Zobaczysz, że wyjdzie super. Spodoba ci się? Zrobimy sobie z tej okazji fotkę? Tak, jasne. Dobra, dziewczyny, to co robimy? Trenujemy przed nagraniem? Tak. Chciałabym, ale jestem umówiona z Manuelem, żeby dokończyć piosenkę. Jakoś nie bardzo cię to cieszy. Bo przez cały czas o nim myślę. Czuję, że zaraz głowa mi wybuchnie. Ale mam wrażenie, że jemu wcale nie jest z tym aż tak ciężko. Ale dlaczego tak mówisz? Widziałam go dziś bardzo blisko z Marą. Niby mówił, że tylko się przyjaźnią, ale tak na serio nie wiem, co mam myśleć. Dobra, to skoro nie wiesz, co myśleć, to może w ogóle nie myśl, bo przesadzasz z tym myśleniem. Może on musi postawić kropkę nad i ze mną i przewrócić stronę. Nie, przecież ty nie jesteś tylko jedną kartką z książki. Ty jesteś całą serią książek, która dopiero się zaczyna. Tak. Raczej skończyła się, zanim się zaczęła. To skomplikowane. Tak, to skomplikowane, ale nie niemożliwe. Udało ci się dopisać nowy kawałek melodii? Coś ty. Utknąłem. Nie mogę wymyślić nic dobrego. Rozumiem. Mnie też ostatnio nie przychodzi nic do głowy. Jakby nasza wena twórcza wyjechała na wakacje. Tak. Bardzo chciałabym pisać jak Elena. Ona miała talent do tekstów, które były wyjątkowe. Ale ile bym nie próbowała, ja tak nie potrafię. Słuchaj, może w tym problem. Nie próbuj jej naśladować, tylko znajdź własny styl. Też masz swój wyjątkowy tok myślenia. Daj mu tylko płynąć i na pewno coś z tego wyjdzie. Ale czuję, że im więcej myślę, tym bardziej się blokuję. Dobra, chyba masz tylko jedno rozwiązanie. Przestań myśleć. Nie odbierzesz? Nie, spokojnie, to Mara, potem oddzwonię. A. Wszystko gra? Tak, mogę ci o coś zapytać? O co chodzi z Marą? Jest coś między wami? Przyjaźnimy się. A czemu pytasz? A nic. Nie wiedziałam, że aż tak się przyjaźnicie. Słuchaj, to dla niej trudne chwile po tym, co się wydarzyło w Laiksie. I tyle, po prostu ją wspieram. Wszystko, przez co przeszła z Carmine, nie było dla niej łatwe. Tak, biedna. Wyobrażam sobie, że to musiał być dla niej cios. Tak. Czuję się samotna, odkąd nie jest częścią Lakesu. Dlatego poprosiła mnie o wspólny projekt. A, patrz, nie wiedziałam. A przyjaciołom się pomaga. I dziś zrobiliśmy fotkę, żeby wypromować nasz występ. A, albo możemy zadzwonić do Mary. Sama zaproponowała nam pomoc. I jeśli tylko nie będzie ci to przeszkadzało. Oczywiście. W porządku. Gadałam z Manuelem i powiedział, że tylko się przyjaźnią. Pewnie, przecież ci mówiłam. Manuelowi podobasz się tylko ty. Tak. A ty co czujesz? Dobrze wiecie, że nasz związek to jeden wielki problem przez historię naszych rodzin. Ale wczoraj rozmawiałam z tatą i powiedział, że nie chce, żeby sprawy z przeszłości zabierały mi przyjaciół. I coś mi się wydaje, że tak delikatnie chciał nawiązać do Manuela. A ty co o tym myślisz? Że być może się pośpieszyłam.